przygotowuje się Konrad Świstowski. Strzelać będzie Rafał Wałupiński. Drużyny będą wykonywać po 3 rzuty karne. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, zasada nagłej śmierci. Czyli pierwszy pobyt w serii.
Łukasz Plot przeciwko Mateuszowi Niewkarzowi. Zwycięzca z tego pojedynku wychodzi Plot. Pewnie po ziemi Ekiew pokonuje Adamca. Jeżeli pokona Mateusza Nieckarza, Wychyl i Lwymy awansują do pierwszej ligi. To loteria. Potwierdziło się także i tym razem zdecydował jeden rzut karny o waszej przegranej. No, gratuluję rywalom, wygrali mecz, który no, dobrze nam się ułożył na początku. Przegraliśmy ten mecz w rzutach karnych 3-2. Myślę, że ci, którzy przyszli dzisiaj na halę, to nie mają czego żałować. Kilka edycji już sam gram tutaj na tej hali. Nie wiem, czy był bardziej tutaj emocjonujący mecz, bo mogliśmy równie dobrze ten mecz wygrać w regulaminowym czasie gry, ale też w ostatnich sekundach chłopcy tutaj z drużyny przeciwnej mieli słupek, także no, mówię, widowisko na pewno do ostatniej minuty trzymało w napięciu i gratuluję raz jeszcze przeciwnikom. No co mam więcej powiedzieć, no, wygrał lepszy. Jak oceniasz wasze szanse na awans? Nie wiem, no, być może dostaniemy jakąś szansę na kolejny jakiś tam mecz barażowy. No zobaczymy, no, to jest piłka, wszystko jest możliwe, także no, dopóki piłka w grze, to będziemy walczyć. Wychylili Lubimy w pierwszej lidze, to stało się faktem po bardzo emocjonującym meczu. No tak, graliśmy z całej siły, musieliśmy wygrać. Wiedzieliśmy, że zagramy w pierwszej lidze. Mecz przechodził po naszej myśli. W pierwszej połowie graliśmy spokojnie, w drugiej przegrywaliśmy i staraliśmy się wyrównać, to nam się udało. I później w karnych świetne zwycięstwo. Początek właśnie był trudny, bo przegrywaliście 2-0, mimo wszystko udawało się nadrobić. No, udało się, dzięki Bogu. Mieliśmy dużo szczęścia, co prawda, bo przeciwnicy też bardzo otwarto grali, no ale trzeba się cieszyć, że to my wygraliśmy. Były rzuty karne. Co czuje strzelec decydującego gola? Ogromny stres. Jakie szanse są wasze w pierwszej lidze? Jakie oceniasz? Myślimy, że w środku tabeli dam radę się utrzymać. Nie powinniśmy mieć z tym problemu.